Siemanko, z tej strony Kuba i witam was w piątym odcinku z Dishonored 2. Pamiętacie, że w ostatnim odcinku zabiliśmy... Unieszkodliwiłem Kirima Jindosha i ocaliliśmy przy okazji Antona Sokołowa. A teraz jesteśmy w kolejnej dziwnej wizycie. No dobra. Oj, zapatrzyłem się gdzieś. Dziwisz się, że mogę cię tu wciągnąć? Odmieniec naznaczył mnie dawno temu. Zmusiłam cię do ucieczki z cennej Tower i zmieniłam twojego ojca w kamień. Pewnie trudno się z tym uporać. Lecz gdy byłam młoda, słodka Jessamine i ja dzieliłyśmy wspólny sekret, niczym siostry. Cesarz Colduin miał jeszcze jedną córkę, zrodzoną w hańbie przez pomocnicę kuchenną. Czy ja śnię? A jeśli nie, to jak Delilah to robi? Okej. Ciekawie na chwilę. W ciągu dnia Jessamine i ja bawiłyśmy się w Tower. Nocą wracałam jednak do kwater służących, do karaluchów i cienkiej kaszki. Jego wysokość tatuś odwiedzał mnie i mówił, że jeśli będę grzeczna, to za rok dołączę do dworu i zostanę księżniczką. Aż pewnego dnia Jessamine zepsuła coś wartego fortunę. Złapał nas mistrz szpiegów. Powiedziała, że ja to zrobiłam, a on tłukł mnie biczem w pawilonie, aż popłynęła krew. Matka straciła pracę w kuchni i jeszcze tej samej nocy wylądowałyśmy na bruku. Stałyśmy się bezdomne. Okej. Jump. No, w pewnym sensie. O, chwilę jest ciekawie. Wraz z matką trafiłam w najgorsze miejsca w domu, aż skończyłyśmy w więzieniu. Jessamine zginęła szybko od noża zabójcy, lecz moja matka cierpiała tygodniami po tym, jak gruby strażnik złamał jej szczękę. Gdy zmarła, wyrzucili mnie. Spojrzałam na światła domu Walltower i poprzysięgłam zemstę. Pracowałam w burdelu jako praczka. Trochę też malowałam. Aż wreszcie Anton Sokołow wziął mnie na nauki. To dość łatwo. Byłam sprytna, zanim naznaczył mnie odmieniec. Przetrwałam to, co w cesarstwie najgorsze. Teraz twoje. Przepraszam, że jest takie opóźnienie, jeśli chodzi o napisy, ale nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, wychodzimy. Trudno stwierdzić, czy moja kochana ciotka mówi prawdę. No. No dobra, groźna wręga. O Boże, ja tu świeżo po wyspaniu jestem. Tak ciężko troszkę będzie się grać, od razu tak z rana, ale... Nieważne. Chłoj. No to już trzeba zawsze próbować. Gdy byłam młoda, lojalistyczni spiskowcy, którzy mnie porwali, uprowadzili też Antona Sokołowa.
Zabrali go do pubu, w którym mnie trzymano i zamknęli w klatce dla psów. Trudno w to uwierzyć, ale Sokołow się z nich śmiał. Dawał mi lekcje i opowiadał śmieszne historie. Wydawał się nieśmiertelny. Jego umysł ukształtował naszą epokę. Teraz jest inaczej. Starzec, którego uratowałam, nie mówi wiele. Ja co mu damy, jęczy przez sen, kaszle krwią. Myślałam, że zdradzi mi sposób na pokonanie Delaili i uratowanie cesarstwa, ale nie jestem pewna, czy wie chociaż, gdzie sam się znajduje. No, też prawda. Ale teraz przechodzimy na groźną wrękę i musimy sprawić kolejną odprawę. Co? Dobra. Mamo? To nie był sen, prawda? Czy to ja jestem winna za poszczepienie Delaili? Nie. To ona odpowiada za przewrót. Nasze decyzje mają swoją wagę. Czuję, że wkrótce mój czas dobiega mnie końca. Okej. Windor chciał, żebym pomógł mu rozwiązać skomplikowany problem. Pozwoliłoby mu to na produkcję mechanicznych żołnierzy za ułamek obecnego kosztu. Sprytny człowiek. Nie dość sprytny. O co chodzi takim ludziom? Może to niespokojny umysł i puste serce? Jindosz załatwiłby mnie, gdybym tylko mu się znudził. Doceniam to, że Emily uwolniła mnie z tego strasznego miejsca. Szukałam cię, Antonie. Znalazłabym cię. Wiedziałem, że będziesz próbować, Megan. Dawało mi to siłę, gdy byłem u Jindosza. Tak czy inaczej, jesteś tutaj. Cieszę się. Emily. O, cesarzowa wstała. Mam nadzieję, że to był spokojny sen. Choć nic nie dorówna poduszkom z gęsiego pierza w Dunwall Tower. Usiądź, jeśli chcesz porozmawiać. Antonie, gdy tu dotarłeś, ledwie byłeś w stanie mówić, ale minęły już 3 dni. Torturowali go. Ma całe ciało w siniakach. Delaila przejęła tron, a mój ojciec zaginął. Oto Anton Sokołow, najpotężniejszy umysł cesarstwa. Nie, Emily. Megan ma rację. Potrafię zmusić elektryczność do przemieszczenia się z jednej części pokoju w drugą. Ale Delaila jest dla mnie niepojęta. Kiedy przybyłem na Serkonos, chciałem zostawić wszystko za sobą, ale gdy zaczęły się zamachy, nie mogłem ich zignorować. Gdy Megan i ja połączyliśmy morderstwa z osobą Duke'a, było już za późno. Zmora Korony przyszła też po mnie. Pozwolili mi żyć ze względu na moją wiedzę, więc wiele zobaczyłem. Jindosza często odwiedzała Briana Ashworth. Jest kustoszką w cesarskim konserwatorium. Tak. Ashworth jest niebezpieczna. Równie zafascynowana okultyzmem co Delaila. Najwyraźniej pracuje nad urządzeniem zwanym Orakulum. Skrywa więcej niż możecie przypuszczać. Jeśli Ashworth jest jedną z powierniczek Delaili, muszę ją wyeliminować. Kto wie, do czego planuje wykorzystać to urządzenie. Dobra, tu idziemy na okręt. Czekajcie, jest jeszcze... Biorąc pod uwagę jego wiek... Jest. Sokołow trzyma się lepiej, niż bym się spodziewała. List od Lucy Pastor. Trochę... Dobrze, że wciąż jesteś z nami. Dziękuję, że pomagasz Antonowi. Nie tylko Sokołow szybko wraca do zdrowia. Ja też będę mogła wkrótce odejść. Jest wiele do zrobienia. Oczywiście, jeśli nikt nie obali Duke'a, wszystkie moje wysiłki tutaj nic nie znaczą. Musimy więc dopilnować, by Luke Duke'a Bell zbytnio się nie rozgościł.
Najważniejsi przywódcy Karnaki nie są bez wad, to na pewno. Gdy jednak sprawa z Duke'em będzie załatwiona i upłynie czas przewrotu, ci, którzy pozostaną, mogą doprowadzić tu do zmian. Pamiętaj o tym, gdy będziesz zaglądać w twarze pozostałych popleczników Duke'a. Doceniam twoje przemyślenia, Aleksandrio. No dobra. To idziemy do Briamy Ashworth. Skorzystamy z łódki. Nie chcę podpływać groźną wręgą bliżej niż to konieczne. Mała przystań jest w ogrodach Syrii, blisko konserwatorium. Dalej nie mogę cię zabrać. Ruszamy? Ruszamy. W sumie nie mamy innego wyjścia. Jakoś Dunwall Tower trzeba wyzwolić z rąk Delilah Copperspoon. Ale to się okaże. I tak chodzi o nagrywanie w ponurą pogodę. Świeżo stałym. Tak troszkę ciężko. Tak troszkę ciężko bym powiedział. No dobra. No ładuj. Wczytywanko. Nie wiem, co ja odwalam. Ale no dobra. Teraz wchodzimy na dzielnicę ogrody w Syrii. W Syrii chciałem powiedzieć. To nie Wiedźmin. Dobra. Lecimy z tym chorym koksem. No. Przed cesarskim konserwatorium stacjonuje najwyższa straż. W środku możesz spodziewać się wszystkiego. Ashworth zadaje się z różnymi ludźmi. To oni będą zagrożeniem. Chcę kiedyś dowiedzieć się, jak poznałaś Ashworth. Wiem, że chcesz. Uwierz mi, Ashworth jest ważna dla Delilah. A skoro o tym mowa, można spróbować wykorzystać kongregację wszechludzi do usunięcia Ashworth z gry. Okazuje się, że wicerewident w Karnace przygląda się Ashworth z ukrytej placówki nieopodal cesarskiego konserwatorium. Zajrzyj tam, jeśli szukasz innych możliwości. Pamiętaj, jeśli Ashworth wciąż pracuje z Delilah, stanowi śmiertelne zagrożenie. Dobrze, Megan. Do zobaczenia. Dobra. To lecimy. No lecimy nieźle. Dobra. Na dwa. Czekajcie, tam jest dwóch. Mi się wydaje, że trzech było. Oni tylko moje. Okej. A ja jestem trzech faktycznie. I spokój, proszę pani. Spocznij. Abrecet. Alfabet. Dobry. Nic nie ma, już wszystko oprawiłem. Dobra. Tak, przy okazji, skoro mam, to skorzystam. Git.
Okej. Tak. Lepiej się upewnić, niż potem żałować. I to sur to go zabił. I teraz jest najgorzej. Nie mogę. Jajko. Dobra. O Karnako, moja Karnako, bracia i siostry. Cesarskie konserwatorium. Co kryją te mury? Dobra, skoro tutaj jestem, to warto się troszkę rozejrzeć. Na tronie Dunwall zasiada nowa cesarzowa. Nasza prawowita władczyni, Delilah Colby. Pierwszego imienia. Panuje po wieku. Ja jednak zdrajcy, którzy kwestionują jej prawo do korony. Morli i Moria, nie wierzę, nie tak to chciałem zrobić i nie wyszło. Kurde. I jeszcze się za bardzo skupiałem, to gorzej to wyglądało niż miało być, ale no cóż. Tyle tu ja nie wiem, o co jest, albo to, albo tamto. Czasami sam nie wiem, co ja mówię do swojego pustego łba. Dobra. Let's go. O Karnako, moja Karnako. Bracia i siostry z krwi mojej. I ci wszyscy maluszcy, którzy popychacie to wspaniałe miasto i jego tory. Mówi Diuk, ale chyba już wszyscy. Na tronie Danu zasiada nowa zawarzona. Było od gniazdo stróży dobrze pokryte. To jest gniazdo stróż, jak dobrze pamiętam. Słuchaj. Shit. Jest! Dobra, prototyp jest. Boże, jak się wystraszyłem. Dobra. Oczywiście zamknięte. Konserwatorium. Chciałam odwiedzić to miejsce z Wymanem. Próbowała wyhodować krwawe pnącze, ale nie może. Tego dnia mi próbowała spotkać. Mnie tu nie ma. Cicho. Tutaj muszę oczywiście soczewki najpierw zdobyć. Jeśli zniszczę urządzenie łączące Ashworth z Delilą, pozbawię ją mocy. A właśnie o to chodzi. Bo tak nadzwyczajnie to by się ją zabiło. A to tak to troszkę takie inne sposoby. Ktoś tutaj jest. Jezu, nagle. Najlepiej to wygląda.
czas to uruchomić i odciąć Ashworth od pustki. Co tak długo? Okej. Tak jest. Co ja teraz zrobię? Wszystko przepadło. To uczucie. Rzeczy, których mogłam dokonać. Do tych pustek. Delilah. Wszystko, co miałam. Okej, udało się. Mam. Teraz konserwatorium jest dla nas jak przy ten spokojne miejsce, ponieważ tu nie ma żadnych już wiedźm. To jest naprawdę, naprawdę fajny sposób, żeby potem Clean Hands i Ghost sobie zrobić. A jeśli chcecie zdobyć jeszcze dwa pozostałe kościane amulety, Brianna Ashworth to ma. I wtedy macie praktycznie tutaj na maksa zrobione, ale ja nie będę się tym przejmował na chwilę. I biorę ten prototyp. Tylko szkoda, że tutaj nikogo nie ma. Dobra. Patrzcie, nie ma tutaj tych piesków, więc jest naprawdę luz. Może dziennik Ashworth zdradzi mi, dlaczego Delilah nie można zabić. Przy okazji jest obraz to. A porozmawiamy z Delilah. Naprawdę sądzisz, że możesz się przede mną ukryć, Emily? Mały czarny wróbelek, który wreszcie uciekł z klatki. Stało się. Brianna Ashworth nie jest już wiedźmą. Podła istoto. Nie masz pojęcia, co czynisz. Wspaniały kwiat usechł i znika z tego świata. Delilah. Zniszczę wszystko, co zbudowałaś, póki nie zdobędę tego, co moje. Och, Brianna, więcej już chyba nie porozmawiamy. Myślę o oglądaniu cię jako bladą, smutną istotę. Nie byłabym w stanie tego znieść. Nienawidzę cię za to, dziecko. Sprawię nie tylko, że wszystko będzie jak dawniej. Sprawię, że będzie lepiej. Dobra, teraz i posłuchajcie, jeśli chcecie zdobyć ten przedmiot kolekcjonerski, tak mogę to nazwać. Dobra, zbieram. To musicie najpierw przez frontowe drzwi konserwatorium. Gdzie to jest? Gdzieś tu. Patrzcie, wszystkie są nieprzytomne. Co? Chyba się kogoś zabiłem? No właśnie, też tak myślałem, że... Dlaczego tak ten? Czekajcie, jakie jest to frontowe wejście. Już sam zapomniałem. O! Jest tutaj to frontowe wejście. Nie idziecie tutaj, a tam zaraz będę musiał się udać. Idziecie tu. Tu. Wchodzicie tutaj. Wchodzicie... Nie tu, kuźne. Tutaj. O Jezu. Idziecie dalej tu, tu, tu. O, przy okazji runę będziecie mieli. Już sam zapomniałem, gdzie to jest. Czekajcie, a to gdzieś było w biurze... O, wchodzicie do biura Ashworth. Jedziecie tutaj. I tutaj macie taką gablotkę. I tutaj macie złamany miecz z kości wieloryba. I wtedy macie na maksa. Znaczy, no nie na maksa, tylko
Macie coraz bliżej do zrobienia platyny. No i oczywiście platynę mam za sobą i nie chcę nigdy jej powtarzać, ponieważ był jeden taki achievement, czyli krąg życia, co mi zajął jakąś godzinę. Nie mam nigdy zamiaru zrobić jeszcze raz platyny. Co byście mi z ojcem doradzili, gdybym miała was teraz przy sobie? Ach, czasem śni mi się, że znów jesteśmy razem. Rudier. Myślę, że ją zabiłem. Nie. Ale to martwą już. Shit. Nie zabiłem, okej. Okay. Co się właśnie stało? Okej. Okay. Dzień dobry. Mam plan. Kosiony amulet. No. To mi się podoba. Tylko pamiętajcie, że krwiozgry z gry jeszcze są. I przy okazji pójdę do kupca. No nieźle. Dobra, wychodzimy. Teraz do sklepu, albo do sklepikarza mamy się udać. Ale tutaj nie ma tak łatwo, bo jeszcze strażnicy zostali na zewnątrz. Ale ze strażnikami nie idzie mi najlepiej ostatnio. Okej. Dobra. Szybki zapis. Jest tu. Dobra, tyle mam spokój. Tu jest gdzieś da się wejść, czy... O, jest. Ratunek troszkę, mógłbym powiedzieć. Mam sakiewkę lekką. No. Gitarka. No i sweet. Okej. Ma dziś pani szczęśliwy dzień. Dobro. Widzę, że witam w moim sklepie. Co mogę dziś dla ciebie zrobić? Zainteresuje cię to może. To podobno wczesny prototyp autorstwa Rose Barrowa. Och, czyli wiesz co nieco o dziełach Rose Barrowa. Tak szczerze, to sympatyczna ciekawostka, ale niewiele warta. Jeśli się dogadamy, nakreślę ci za nią kilka schematów projektów, z którymi ulepszysz swoje narzędzia. To jest warte więcej. Masz ostatnią szansę na lepszą ofertę. Ach, jasne, rozumiem. Nie chciałem cię urazić. Dorzucę jeszcze znaleźne i zniżkę na zakupy w moim sklepie.
stoi. Z czymś jeszcze mogę ci pomóc? Wejdź, no. Zapraszam. Zawsze dobrze cię widzieć. Troszkę tego zdobyłem. Oto co mam w temacie ulepszania twojego wyposażenia. No, dupy nie urywa, stary. Ale najpierw ja chcę tutaj sobie strzałek troszkę pokupować. Czekaj, się najpierw bym sobie uzupełnił manę. Wejdź, zapraszam. Zawsze dobrze cię widzieć. Nie mam, że... Okej. Nie mówisz. Bo mi się nie chce. I ulepszę sobie jeszcze... Chcesz planów lepszego uzbrojenia. No. Dobra. Wszystkie te cenne dzieła sztuki zamknięte w konserwatorium, gdzie to była... Jest. No i praktycznie mam wszystko, co chciałem. Więc... Ja już niczego nie potrzebuję. No i super. Mamy całą misję po cichu. A, okej. A więc stało się. Ashworth nie sprawi już kłopotów. Dobrze, ale jest coś jeszcze. Kiedy mieszkałam w Dunwall, robiłam rzeczy, z których nie jestem dumna. Czy to nie jest wymóg otrzymania obywatelstwa? Potraktuj poważnie to, co ci powiem. Znam Delilę i Ashworth. Kupiłam ich pieprzenie i zeszłam na złą drogę. Szczerze mówiąc, nim to się zaczęło, uznawałam Delilę za zmarłą. Nie chcę teraz w tym grzebać, ale chciałam ci to powiedzieć. Pewnych rzeczy żałuję. W porządku, Megan. Dziękuję, że choć trochę się otworzyłaś. Mam wrażenie, że na to zasługujesz. Możemy już wyruszać? Możemy. Tak, w drogę. Ruszajmy. Czas wracać na groźną wręgę. Tak jest. Duke Serkonos i Delilah są coraz bliżej. Kolejny krok do... No, troszkę się zbugowało. Ale udało się. Widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek troszkę dłuższy wam się podobał. Jeśli tak, no to po prostu dajcie znać. A ja się będę zabierał za kolejne odcinki, więc... To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to czekajcie na więcej. Od razu wam pokażę jeszcze statystyki. Ale jest nadal niewykryty, więc moje postępy są jeszcze coraz lepsze, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej. Więc na razie i cześć.